Witajcie kochani zielarze i sympatycy naturoterapii. Mamy początek kwietnia, więc jak myślicie, co ja tutaj robię? Zaczynamy sezon zielarski. To znaczy, właściwie to ja już zaczęłam dawno, bo przecież wiadomo, że na początku wiosny zbiera się korzenie. No ale dzisiaj już jest taka piękna pogoda, pogoda nam sprzyja, więc wybraliśmy się w miejsce, gdzie rośnie miodunka, bo dzisiaj właśnie ta cudowna roślinka, ten nasz zwiastun wiosny, będzie bohaterką naszego pierwszego spaceru zielarskiego w tym roku. Miodunka, czyli płucnica, to taka nasza różowo-fioletowa królewna. Roślinka wiosenna, ona jak już ją widzimy, jak kwitnie, jak wychodzi z ziemi, to już wiemy, że jest wiosna, że już ta wiosna nadeszła. Spójrzcie na jej piękne, delikatne kwiatuszki. Różowe, fioletowe. Zaraz Wam powiem, dlaczego są różne kolory tych kwiatów. Miodunka rośnie w widnych lasach liściastych. Zwłaszcza lubi lasy bukowe, ale nie tylko. Są tu też dęby, klony i inne drzewa. Najważniejsze, żeby to był taki widny las. I spójrzcie. Spod tych suchych liści wychodzą już właśnie kwiatuszki naszej bohaterki, bohaterki naszego spaceru zielarskiego. Oto właśnie miodunka, czyli pulmonaria. Mamy przynajmniej 14 gatunków miodunki. Jest miodunka plamista, jest miodunka ćma, miodunka długolistna. W każdym razie wszystkie gatunki miodunki mają właściwości lecznicze, nieważne, którą uzbieracie. Jest to piękna roślinka. Tutaj w tym lesie mamy takie niziutkie te roślinki. Zobaczcie, on najwyżej długości dłoni, ale jest ona często też sadzona w ogródkach ze względu na to, że jest prześliczna i jest takim właśnie zwiastunem wiosny. I te gatunki sadzone w ogródkach są o wiele wyższe i mają też kwiaty całkowicie różowe. Jak wygląda ta roślina? Miodunka ma podziemne kłącza. I z tych kłączy wyrastają jeszcze następne rośliny. Także ona się bardzo szybko rozprzestrzenia. Rośnie takimi kępami, spójrzcie. Kępa, kępa, kępa. Łodyga miodunki jest kanciasta. Liście są na przemian ległe i szorstkie. Jest to roślina bowiem z rodziny szorstkolistnych, czyli boraginace, ogórecznikowate. Z tej samej rośliny pochodzi tak Wam dobrze znany żywokost. Na szczycie każdej łodygi znajduje się kwiatostan. Kwiaty są najpierw różowe, ale widzimy też kwiaty niebieskie. Wiecie dlaczego? Bo te kwiaty różowe dopiero po zapłodnieniu stają się niebieskie. Czemu tak się dzieje? No, pewnie zachodzi tam jakaś chemia. Miodunka, czyli pulmonaria po łacinie. Zaraz Wam wyjaśnię znaczenie obu tych słów. Co znaczy miodunka? No to jest bardzo proste. Po prostu ta roślina ma tak słodkie kwiatuszki, pełne nektaru, że jest uwielbiana przez pszczoły, szmiele i inne owady. Ale też kiedyś dzieci bardzo dobrze wiedziały, że te kwiatuszki są tak słodkie, mają mnóstwo nektaru, że po prostu dzieci wysysały i jadły te kwiatki. Dzieci mają intuicję i wiedzą, że to jest roślinka lecznicza. Zresztą dawniej dzieci uczono, z których roślinek można skorzystać, a z których nie. A pulmonaria, czyli ta jej nazwa łacińska, czyli płucnik, roślina, która ma cudowne właściwości lecznicze, jeśli chodzi o choroby płuc. Więc ona leczy, po prostu leczy wszelkie choroby płuc. Leczy gruźlicę, kiedy się stosowano właśnie do leczenia tej choroby, astmę, zwłóknienie płuc, pylicę, zapalenie płuc, wszelkie choroby układu oddechowego. Była też powszechnie używana do leczenia krztuśca, czyli kokluszu. Zbieramy miodunkę w słoneczny dzień. Może być po deszczu, ale jak już jest sucha. No oczywiście, kwiecień plecień, więc nigdy nie wiadomo, kiedy nagle z nieba lunie.
No ale dzisiaj jest piękna, słoneczna pogoda, więc możemy ją nazbierać. Po przyniesieniu do domu musimy rozłożyć luźno te kwiaty taką pojedynczą warstwą, najlepiej na szarym papierze, żeby ona całkowicie się wysuszyła. Zatrzymamy się więc tutaj przy takiej pięknej kępie miodunki. Zobaczcie, w tym miejscu, takim bardziej zacienionym, ona ma o wiele dłuższe łodygi. O, widzicie? Bo musi po prostu skorzystać z tego światła słonecznego. Ja już tu troszeczkę mam w koszyku, ale będziemy zbierać więcej. Dlatego, że zaraz się dowiecie, do czego ona będzie nam potrzebna. Roślina ta kwitnie od końca marca do końca kwietnia. I właśnie w tym czasie powinno się ją zbierać. Jeżeli nie zdążycie, no to można jeszcze na początku czerwca nazbierać już same liście, ale o wiele łatwiej będzie Wam ją rozpoznać teraz, kiedy ona kwitnie, dlatego że no później trzeba wiedzieć, jak wyglądają same liście, dlatego że no w czerwcu już kwiatów nie znajdziecie. A teraz Wam powiem, jakie właściwości lecznicze ma ta roślina i co ona zawiera. Otóż miodunka ma wiele cennych składników w sobie. Ma garbniki. A garbniki, jak wiadomo, działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. Ma w sobie kwasy organiczne, zwłaszcza kwas rozmarynowy i kofeinowy, też o działaniu przeciwzapalnym i przeciwnowotworowym. Ma alantoinę, czyli substancję, która regeneruje tkanki, goi je, także zaraz Wam powiem, do czego jeszcze możemy ją używać oprócz leczenia chorób płuc. Są w niej też śluzy o działaniu powlekającym. Więc wiadomo, jak powlekają nam tutaj przełyk czy nawet błonę śluzową żołądka, to też wywierają działanie lecznicze. Zawiera ona saponiny, czyli substancje o działaniu wykrztuśnym i zmiękczającym. Jeżeli zalega nam w oskrzelach, a zwłaszcza ludziom starszym czy dzieciom, które nie mogą tego odkrztusić, taka gęsta flegma, to właśnie saponiny z miodunki będą miały tutaj wielkie znaczenie w terapii. Zawiera też sole mineralne, a zwłaszcza krzemionkę, która jest bardzo łatwo przyswajalna. A jak wiadomo, krzemionka regeneruje naczynia krwionośne, poprawia wygląd włosów, paznokci, wygląd skóry, wzmacnia kości, wzmacnia zęby. Także zioła krzemionkowe mają wielkie znaczenie, jeżeli chcemy właśnie leczyć się z tych chorób, a zwłaszcza jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, bo wiadomo, że przy chorobach nowotworowych też jest duży niedobór krzemu w organizmie. Miodunka zawiera bogactwo witamin z grupy B, a więc jak wiadomo, działa korzystnie na układ nerwowy, krwionośny i skórę. Osoby, które cierpią na anemię, na wyczerpanie nerwowe, przewlekłe zmęczenie, powinny się szczególnie zainteresować tą rośliną leczniczą. Ale ponieważ wszystkich najbardziej interesuje miodunka jako składnik mieszanki regenerującej tkankę płuc, to dzisiaj właśnie spojrzymy na nią pod tym kątem. Gdy już będziemy mieli suszone ziele miodunki, to możemy zrobić z niej napar i odwar. Jak robimy napar? Bierzemy 2 łyżki suszonego ziela, zalewamy 2,5 szklankami wrzątku i zaparzamy w termosie, oczywiście w termosie tradycyjnym ze szklanym wnętrzem, przez pół godziny. Następnie możemy już przecedzić i pijemy sobie po pół szklanki przez cały dzień. Jak robimy odwar z ziela miodunki? Otóż 2 łyżeczki suszonego ziela zalewamy 2 szklankami wrzątku i utrzymujemy to na łaźni wodnej albo po prostu w stanie wrzenia, ale na malusieńkim ogniu przez 10 minut. I później przykrywamy, poczekamy, aż zioła opadną na dno i już przelewamy sobie napar przez siteczko i też popijamy przez cały dzień takimi małymi porcjami. Napar i odwar ziela miodunki leczą wszystkie choroby układu oddechowego, więc nieważne, czy to będzie astma, czy to będzie gruźlica, pylica, zwłóknienie płuc, czy płuca uszkodzone przez chorobę celebrytkę, zawsze taki napar czy odwar nam pomogą. Ale też można je używać przy chorobach układu moczowego, przy piasku w nerkach, dlatego że miodunka właśnie ma takie działanie lecznicze, przeciwzapalne i rozpuszczające ten piasek, a zwłaszcza dzięki saponinom ułatwia wydalanie tego piasku z nerek.
Także wszyscy, którzy mają tego typu problemy, nie tylko problemy z układem oddechowym, też mogą skorzystać z ziela miodunki. Również używamy tego naparu i odwaru zewnętrznie, przy wszystkich chorobach skórnych. Więc czy to będą wrzody, no bo mamy działanie przeciwzapalne tych naszych garbników, czy to będzie łuszczyca, czy to będzie zrogowe ciało na skórek, skóra sucha i szorstka, egzema, łupież pstry, cokolwiek. Możecie po prostu robić takie okłady z naparu czy odwaru z ziela miodunki, dlatego że one też mają działanie zmiękczające, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i lecznicze. Kochani, ale ja wiem, że Was najbardziej interesuje ta mieszanka, która regeneruje tkankę płucną po chorobach różnych, a zwłaszcza właśnie po tej takiej modnej chorobie. No, bardzo wielu ludzi potrzebowało w tym roku tej mieszanki i wiem, że prawie wszystkim zielarzom po prostu zabrakło miodunki. Dlatego, kochani, zachęcam Was, jedźcie już teraz, wybierzcie się właśnie do takich pięknych, winnych lasów bukowych i mieszanych, żeby nazbierać sobie tego ziela, żeby w przyszłym roku nie zabrakło Wam, tak jak w tym, dlatego że no nigdy nie wiadomo, kiedy zaatakuje tam jakaś kolejna fala. No i teraz przejdziemy właśnie do składu tej mieszanki. Ja już go podawałam, ale zrobię to jeszcze raz, bo to jest mieszanka, która wiem, że wielu z Was po prostu, no można nawet powiedzieć, że uratowała życie. Skład mieszanki regenerującej płuca. Ziele miodunki plamistej 50 gramów. Ziele rdestu ptasiego 50 gramów. Ziele skrzypu polnego 50 gramów, liść pokrzywy 50 gramów, ziele podbiału 50 gramów i korzeń mniszka lekarskiego 25 gramów. Zioła muszą być wszystkie wysuszone, korzeń mniszka rozdrobniony. I teraz jak już sobie przygotujemy taką mieszankę, to jak z niej teraz skorzystać? Jak te ziółka zaparzyć? Otóż dwie łyżki stołowe tej mieszanki należy zalać 2,5 szklankami letniej wody i powolutku doprowadzić do wrzenia. I teraz od momentu zagotowania utrzymywać na maleńkim ogniu, takim naprawdę malusieńkim ogniu, przez 15 minut. Chodzi o to, żeby wyekstrahować tą krzemionkę do roztworu, między innymi. Następnie całość wraz z tymi wszystkimi ziołami przelewamy do dużego termosu i trzeba jeszcze to zaparzać przez pół godziny. I teraz taką porcję z termosu tych naszych ziółek regenerujących tkankę płuc należy wypić w ciągu jednego dnia w 4 równych porcjach. I tak długo pijemy tą mieszankę, aż po prostu cała ta porcja nam się skończy. Jej działanie jest wręcz cudowne. Naprawdę. Widziałam w tym roku wielu ludzi, którzy no, przyjechali po prostu podziękować za tą mieszankę, za to, że dowiedzieli się, że ona istnieje. Nie tak dawno przyjechali do mnie Państwo ze swoją mamusią, starszą już osobą, żeby po prostu pokazać mi ją, dlatego że ona wyzdrowiała z ciężkiego zapalenia płuc bez żadnej ingerencji lekarzy, bez żadnych antybiotyków i tych paskudnych sterydów, właśnie dzięki tej mieszance regenerującej tkankę płuca. Starsza pani piła ją cierpliwie, do tego rodzina robiła jej okłady z liści kapusty utłuczonych na klatkę piersiową, robili jej oklepywanie, nacierali ją tym balsamem z baraniego łoju, ze smalcu gęsiego, z oleju kamforowego i terpentynowego. I robili te wszystkie zabiegi. Mamusia też pukała usta olejem, masowano jej receptory płuc na stopach i wyzdrowiała. Wyzdrowiała, mimo że dla starszych ludzi zapalenie płuc, wiecie, jak bardzo jest groźne. No i to po prostu napełnia nasze serca ogromną radością, że można sobie poradzić samodzielnie, nie trzeba wcale oddawać swoich starszych rodziców ani nikogo do szpitala, bo mamy właśnie tak wspaniałą mieszankę ziołową, która naszą tkankę płuc zregeneruje i zapalenie płuc wyleczy. Więc kochani, korzystajcie z tych dóbr natury, bo żeby skorzystać z takiej mieszanki, no to trzeba ją mieć. Ja wiem, że później dzwonicie do wszystkich zielarzy, czy ktoś to jeszcze posiada, ale no w tym roku ze względu na choroby, które panowały, choroby dróg oddechowych, no niestety wszystkim zielarzom wyczerpały się szybko zapasy miodunki. Jeszcze tam inne zioła może mamy, ale miodunka poszła
po prostu błyskawicznie. Moje wszystkie zapasy miodunki z zeszłego sezonu też powędrowały do potrzebujących. Także musimy, żeby to w domu mieć, no to musimy sobie właśnie pójść w tym sezonie, czyli od kwietnia do właściwie od końca marca do końca kwietnia i nazbierać sobie tą wspaniałą roślinkę leczniczą. Nie siedźmy więc w domach. No, zerwał się wiatr, jak widać, no mamy kwiecień, nic dziwnego, kwiecień, plecień, ale za chwilę te chmury przejdą, wiatr ustanie i będziemy nadal zbierać tą naszą cudowną roślinkę, ten nasz zwiastun wiosny, miodunkę.